Dobra. A dobra. Dobra. Co masz na myśli mówiąc dobra? I witam wszystkich bardzo gorąco. Mamy 17:54, poniedziałek 5 czerwca, a to jest Gothic 3 Modpack. Proszę bardzo. Jeśli mam być szczery, nie pamiętam, gdzie zakończyliśmy ostatni odcinek. Myślę, że można wrócić do Trellis, bo tam zostało parę zadań do wykonania. Trellis, okolice, ten obóz Nemora, zdaje się. Ty, bitka od razu na wejściu, co jest? Skradający się ogr. Nie, to można przeczekać. Powiem wam tak, niech oni się biją. Co możemy zrobić? Możemy pójść na pewno do ruin starożytnych, bo tam będzie i mieczywko, i grabie, czyli łopata w tym wypadku dla chłopa. Skradający się ogr. A co gdybym ja go zaprzyjaźnił z halabardą? Mój nowy na... Po 16? O ja pierdoli. Ty. To ja stąd palę gumę. Zobaczcie, jak oni zmienili balans, bo kiedyś faktycznie halabarda była dobra, ale była dobra dlatego, że oprócz zasięgu miała damage. A teraz, żeby przebić się przez damage... I znowu nie rozumiem, jak formuła damage'u działa. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, ile punktów siły będzie trzeba przyinwestować. O kurde. Co jest? Wy to widzicie? Los leśny. O. Czyli... Aha, już widzę, gdzie był problem. Klasyka Gothiczka 3. Model jedno, a hitbox drugie, czyli tu jest ściana. No właśnie. Idziemy teraz gdzie? Mapa świata. Na wykopaliska. Które to są tam? Ja pierdoli, to pielce. Którym też nie odbieram za dużo. No, z łuku nie odbieram najgorzej. Ale na tego trolla to tylko i wyłącznie halabarda. Ja pierdzielę. Jeszcze mnie zatruł? Słabo to wygląda, chyba że spamowanie ta... No, dalej viable. Jednak nie. Coraz bardziej mi się podoba gameplay tego łucznika, naprawdę. Goblin. Przeładuje do końca i headshot? 307. Ale wydaje mi się, że mogło być więcej. No, sorożec. Też jakoś niedużo odbieram, cholera. Z jednej strony fajnie, bo pada... Jezu! Z jednej strony fajnie, bo pada na 3 ciosy. Co jest? The fuck? Co jest? Ej, mówcie co chcecie, ale no sorożec to najgroźniejszy przeciwnik w Gothicu 3, naprawdę, bo oni mają jakąś, nie wiem o co chodzi. Tendencja jest taka, że cały czas raszują, nie próbują zatrzymywać się, nie mają stagera podczas otrzymywania obrażeń, tylko lecą cały czas na bezimiennego. Silny ork, potężny ork. Tępek. Wątek świątyni, ja to skipuję, to naprawdę jest nieistotne. Czy byłeś w świątyni? Tam będzie artefakt starożytnych. Chyba. Torus oczekuje nowych dostaw. I Milok szuka miecza. Miecz chyba będzie zaraz na wejściu. Klasyka, wytrychy, jakieś tam buteleczki. To chyba wszystko mam, te recepty. A! A, bełcik. No tak. Tu powinna być ta łopatka. A, przepraszam, Krusz Milok jest zaraz obok. I był dialog, że Milok szuka swojego miecza, a Tempek nie powiedział nic. Ciekawe. W takim razie łopata będzie w środku. Ty, no i biją się szkielety z jakimś orkiem. Ale... Nie, wiecie co, odpuszczam sobie, po prostu wezmę tę łopatkę. Łopata Bena i palę stąd gumę. Szkieletów nie ruszę, bo nie mam siły, więc nie będę się przebijał przez armor, a z kolei Skorpion King najprawdopodobniej mnie one-shotuje. Ani kroku. Tutaj wątek buntowników, uspokój się. Tu też jakieś będą zadania. Co robić całymi dniami? Oczyszczenie jaskini. Z tym, że mnie to nie interesuje, ja tu przyszedłem, bo... O kurde! Tu zaraz obok będą druidzi. Wiecie co? Dwójkę zębaczy to można by z halabardki. Świeży nabytek. Jeszcze włócznią to się do końca przyjemnie nie walczyło z takimi zębaczami, bo mniejszy zasięg, ale już halabardą jest prześlicznie.
I teraz tu gdzieś powinny być gobliny jagody. Orkowie, to nie. Tu gdzieś ewidentnie były gobliny jagody. 453. Dobra. Oficjalnie lepszy nieco łuk i one-shotuje wilka. W głowę, oczywiście. Jakieś roślinki. Dzika też one-shotuje. No nie. Muszę powiedzieć, tam można się kłócić, że to trochę abuzowanie mechanik, ale łucznikiem gra się o wiele przyjemniej niż takim typowym wojem. Bo to powie... No sami widzicie. Goblinie jagody. Pytanie, od jakiego poziomu będą kosztowały mnie 2 punkty umiejętności za jeden? Chyba 250. Z takiego założenia wyszedłem od samego początku, bo teraz... No... 507. Nie powinienem dawać z ręki, ale widzicie, taki damage to aż głupio byłoby iść w siłę, tą halabardę, bo podczas tego playthrough to halabarda to jest właśnie jako backup, a nie główne narzędzie. A jeszcze nawet nie próbowałem arenki z ogłuszającymi strzałami. Niewykluczone, że mogę już zrobić... A właśnie, za chwilę idziemy do Cave Dan. Coś tam z Porganem, ja to skipuję. Mnie interesuje tylko, co posiada taki Porgan, czy Pargan, w ekwipunku, bo jeśli oni mają fajne łuki, to ja je bierę. Tu jakiś quest typu zajmijmy się, to nie? Porgan. Ty tu dowodzisz, ale nie o to chodzi. Uleczenie... Kamień druidów? Jest coś jeszcze, tak. Jesteś bardzo uważny. Cieszę się, że o to zapytałeś. Kilka tygodni temu powierzyłem aspirantowi dość wymagającego. Teraz tego aspirantowi. W takim razie, co miał zrobić? Kandydat na gonyca. To będzie szukane, ale mnie interesuje to. Pokaż mi towary. Kapturek. Na pewno biorę podpalające strzały. Myślałem, że będzie miał łuki, no z jednej strony logiczne, ponieważ to jest druid, więc on łuków mógłby nie mieć, ale z drugiej strony gdzieś tam z tyłu głowy, ciekawość. Ulecz moje rany. I tyle chyba, nic ciekawego nie ma. 5 punktów nauki za całą wiedzę druidów. Czy to nie jest najlepszy deal ever? I kociołek. Jeden kompocik mogę zrobić. Ile już godzin rozgrywki? 20 na tym zapisie? 15? I mogę stworzyć jedną rzecz. Potrawka z grzybów. 7. No i jajecznica. W końcu coś. Tyle godzin rozgrywki i stworzyłem 20 przedmiotów. Obiecałeś staruszkowi, że odnajdziesz naszego przyjaciela. Jesteś co do tego pewny. Dobra. A dobra. Dobra. Co masz na myśli, mówiąc do obrań, nawet nie próbuj robić mi... Pytam się ostatni raz. No oczywiście, co jest ty? Oczywiście, zamierzam szukać. Dobrze. O co chodziło w tym questie? Popierdaliło ich? Nie podobało mi się to. Takie na siłę wszystko. Przecież po... nie rozumiem. Powiedziałem, że chłopa odnajdę, on mnie zaczepia. Czy go odnajdę? Rozpryłacz. Prześlicznie, na 3 hitki. A cały czas podkreślam 140 obrażeń. A tam będzie łuk, który ma 300... Tak? Albo 240, albo 320 obrażeń. Przyszedłem tu, żeby zrobić zakupy, których nie wykonałem, więc wracamy do Trellis. Można oddać mieczywko i łopatkę. Zawsze to powtarzasz. I napawać się tymi zbrojami prześlicznymi. Ale nie dla mnie to, przynajmniej na razie. Niewykluczone, że znowu będą zbroje wymagały siły, więc być może GG. Prank? Avogadro znów pracuje w twoim laboratorium. Doskonale. Okej. Nie oddałem quest, ale gdzie jest Milok? Milok jest kowalem. Znalazłem twój miecz. Naprawdę? I zdolności kowalskie plus 1. Na wykopaliska. Wiedziałem. Dziękuję, Mora. 400 sztuk złota. Przyuczysz? Mam cię uczyć. Pozwolono ci nosić oręż na chwałę or... Słucham? Co on ma na myśli, że pozwolono mi
Nosić oręż orków, katana. Która ma zasięg malutki, 125. I wymagają siły te pancerze, okej, wszystko teraz jasne. Krusz pach. Wiecie, co mnie interesuje? Idziemy do Capedan. Muszę zobaczyć już teraz, czy ten nadzorca magazynu ma krusz taracha. Bo to jest, kurczę, clue całego tutaj gameplayu. Pokaż mi swoje towary. Oj, ma strzały, bardzo dobrze, ale czy on ma taracha? Nie ma taracha. Wysłużony orkowy topór. Kurde. No jest tarach zużyty. I nawet z tym zużyciem, no, obrażenia ma wyższe, tylko 420 siły. 320 z ręki... No, bezproblemowo raczej, ponieważ będę w stanie z miksturek to sobie nabić. Natomiast 420 siły, no już trzeba by kombinować. Zero bonusów do poziomu 250 i później wszystko z tabliczek plus... Nadal będzie za mało. Chcę walczyć na arenie i co dalej? Teraz tak. Strzały typu ogłuszające. Zobaczymy, co jest 5. Wchodzę na przeładowanym. No to po... Ej, ludzie! 69. No dalej. I ona nie przewraca, kiedy jest nienaładowana. O kurde. Ty, a może? Chyba nie miało tak funkcjonować w Gothicu 3. Tylko no mam mało HP, więc jak coś się wydarzy, to padam teraz na ciosa. Powiem tak, potrzebujemy więcej tych strzał ogłuszających, bo to jest, kurczę, jakiś prank. Zlecenie Bufforda. Dobra, Fadi, myślę, że nadszedł czas, abyś dostał zadanie, którym... Przeczytacie sobie, ja zapauzuję. Nie chce mi się czytać. Wygra, ale miałeś... jeśli... Dobra. Co mogę wygrać na arenie? My to wiemy. Pierdoły mogę wygrać. Jest dobrze. Potrzebuję tylko więcej tych strzał i pytanie, kto je sprzedaje. Kupiec? No nie. Deckard? No, też nie. Cyrus, nie? Być może jakiś, kurczę, złodziejaszek. Bierzesz wszystko, co chcę. Co to za prawda? W magazynie Urkrasa. Ty, jak to jest możliwe, że zrobiłem całe Capedan i nie wykonałem tego podstawowego zadania? Możesz zamienić złote kielichy na mnóstwo złota. Złoty kielich oddano Jacki, złoto buntowników. Czyli trzeba pójść znowu do Jacka. Klasyczny złodziej, który ma bełty w ekwipunku, a nie strzał. No, troszkę strzał ma. I wytrychy. I pierścień kusznika ma złodziej. Ale mnie to nie interesuje. Kurde. Ja wam powiem tak. Dajcie mi strzały ogłuszające. W ogóle jaka jest receptura na te strzały? Pytanie za 2 złote. Takiej receptury w tej grze nie ma. Ogniste, zatruwające, wybuchowe. Teraz pytanie, czy wybuchowe zarówno ogłuszają, jak i podpalają, no bo wybuchowe założenie, że tam jakaś jest fala kinetyczna? Nie wiem. Lui ogłuszacz u Jensa jest, co prawda. Łokcie, kołowrotki, Lui jest całym epy, Lui ogłuszacze. I w ilości 3 z jakiegoś powodu tylko, czyli niewykluczone, że te strzały się po prostu nie regenerują u kupców. Taka byłaby opcja, bełty można... Nie sprzedaję. Nie zdziwiłbym się, gdyby one występowały w grze, tylko w ograniczonej ilości. Trzeba zobaczyć, co powie Jack na temat złota. Kurcze jelonki. Ścierwojad. Aha. Nie rozumiem, jak strzały w tej grze latają. Zobaczcie, jak jest fallout duży. One lecą do pewnego momentu idealnie, a później od razu taki mocny spadek. Nie kapuję. Podobno wziąłeś złoto od buntowników. Mam ich zawiadomić. Chyba wciąż liczą, że... Daj mi złoto. Tak, ja... Ale obiecaj... Kurde, też jest parodia. Chłop mi tak oddał całe złoto. Gdzie można? Ja to muszę albo wygooglować, albo coś. Gdzie w modpaku są ogłuszacze?
luje. Luje z całym epy, luje ogłuszacze. Bo jeśli są u handlarzy, powiedzmy, gdzieś tam na świecie regenerujące się, no to ja zaraz idę spać x dni w świecie gry i wracam z 1000 tych strzał, bo one są broken. Czy możesz stworzyć... Tak, sztuk. Za każdą musisz przynieść. Gdzie mogę je Ostatnim razem brałem od Brentona sredok. Zapłacić teraz czy po skończeniu? Zapłacić. Ratunek. Ja nawet nie wiem, co ja za zadanie wykonuję swoją drogą. Trzeba się chyba spieniężyć nieco. Chociaż nie, on chciał 1.5K, w takim razie idziemy do Brenta. W dialogu miał Brent, a tutaj jest Brenton. Masz drewno. Jeden sztuk złota. Jeden sztuk złota. Nawet ten syntezator tego dobrze... Oj, masz 1000 sztuk złota. To jest kurcze. I 2.5K pójdzie... O tak, po prostu. Było, nie ma. Na zadanie typu tarcze, a tarcze jeszcze komuś trzeba oddać. Ja się zastanawiam, jaka będzie nagroda w tym zadaniu. I nawet nie narzekam. Długi łuk? Kurde. 1000 sztuk złota. Zobaczmy. Masz drewno. W porządku. Przyjdź jutro. Okej. Okay. To jest akurat fajnie rozwiązane, że te zadania nie robi się tak hop-siup, tylko czasowo je trzeba przeczekać, ale... Trochę na siłę to jest akurat. Tarcze gotowe. No, bo mógł tak naprawdę, oczywiście realizmu by to nie zwiększyło, ale gdyby dał mi w poprzednim prompcie, no to przyspieszyłoby rozgrywkę. I teraz kto chciał te tarcze? Luka, nie? Brenton. Javier mi je dał. Bo z Javierem zaczęliśmy dialog. W takim razie Redok. Przyniosłem tarczę. Przyniosłem tarczę. Dobrze, teraz wojownicy nie zostaną bez ochrony. Mhm. Chłop coś mówi o tarczach, a tutaj większość milicjantów używa halabardy. Modpack, polecam bardzo gorąco. Hej, wyglądasz na osobę, co powiesz na mały... Oj, Koper. Koper! Kojarzycie dużego streamera, który... A, nie będę Kojarzycie. O kurwa mać! Pierdolę! Jak? Arsenał uzupełniony? Pokażesz mi swój... A, dzięki Inosowi. Nie mamy już problemów z ekwipunkiem. A nawet tarcze. Pokaż. Cóż takiego on ma? Dziób kruka. Fajne bronie, bo mają unikatowy wygląd. Żelazny miecz. Co to kurde jest za pierdolenie? Zobaczcie, żelazny miecz ma 210 obrażeń. Ja się pytam, co? Jak możliwe... Żelazny miecz, katana ma 100, powiedzmy 60, a żelazny miecz, żelazny. Nie rozumiem. Być może coś, może tu miało być 110. Konstur bojowy, włócznie farmera, no nic on nie ma. Ale jakby miał ogłuszacza, no to ja podniecony wtedy. Może Cliff? Potrzebuję 5 żołnierskich mieczy, możesz je zrobić? Tak, mogę ci pomóc. Przynieś mi tylko 5 kawałek. Ruda żelaza. Ale ja nie rozumiem. Kurde. Ruda żelaza. Magiczna ruda. Zupełnie nie kojarzę, komu ja te zadania pomagam wykonywać. W sensie, kto mi dał to zadanie? Miecze. Zakładam, że to jest aktualizacja zadania Javiera. I znowu nie ma nic, co mnie interesuje. No dobra. Jeszcze idę na wybrzeże, bo tam byli rybacy. O kurwa mać!